Siema, z tej strony Żółty, a to jest kolejny odcinek z serii Lepszego Randomka na moim kanale. To jest bodajże 95. chyba odcinek, z tego co pamiętam, albo czwarty, już dokładnie niestety nie pamiętam, bo dawno tej serii nie było na kanale, ale trzeba w końcu ją dokończyć, do setnego odcinka trzeba dojść. No i słuchajcie, dzisiaj mamy specjalny, można powiedzieć, odcinek, ponieważ gościem właśnie jest, w sumie, fundatorem bitewki, można tak nazwać, jest Jamal 328, czyli, można powiedzieć, koleś, gość, który jest w klanie, w którym również ja jestem, czyli BLS. I dlatego jest ta bitewka o tyle specjalna, że pojazd, trudno nim w ogóle zrobić taki wynik, ponad 1100 expa, naprawdę, a te dwa to musi bitewka dość dobrze pójść, to po pierwsze, a po drugie, co ważniejsze, Jamal, kiedy oglądacie ten film, ma urodziny, tak więc życzę mu brawo, brawo, 100 lat, 100 lat. Napiszcie w ogóle tak, napiszcie w komentarzu 100 lat Jamal, a przypnę wam serduszko, proszę bardzo, zasypcie w komentarze 100 lat Jamal, czy serduszko Jamal, coś tego typu, to wiecie, coś miłego słówka dla Jamala, to wam dam serduszko. Ale wracając do samej bitewki, słuchajcie, można tutaj po części pochwalić, ale niby trochę opieprzyć Jamala z tego względu, że Jamal nie ma żadnych goldowych pocisków i na AT2 jest to tyle problem, że on ma strasznie małą penetrację. Zobaczcie, na zwykłych pociskach 110 penetracji. O ile na piątki jeszcze to starczy, no rzeczywiście KW222 to już jest problem. KW1, no da radę, ale jeżeli się skontuje, też jest problem. No to o tyle szóstki, jakieś właśnie Shermany, jakieś tam M6, coś tego typu, to jest problem. Wiem co mówię, bo grałem AT2, miałem go przez jeden dzień i go zrobiłem, tak więc no wiem akurat co mówię w tym momencie. Na siódemkach to ani nie mówię, bo to jest kompletna kaszana. Gold rzeczywiście jest spoko, bo tu jest 180 penetracji i to jest po prostu fajna penetracja, już nawet na siódemki naprawdę. Damage 75, tak więc tak naprawdę tu są takie ukąszenia malutkie, tak jakby, nie wiem, mucha do was podlatywała i was tak kąsiła po kulej, tak pyk, 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 takie coś. I on strzela co 2 sekundy, sekundę coś, zależy jeszcze jakie się tu ma moduły i takie tam. Jamal, no jak na razie jedzie, w ogóle to jest mapa przełęcz, tak, przełęcz bardzo spoko losowania na szóstki, bądź co bądź szóste tiery to są bardzo łatwe cele do przebicia, takie jak na przykład SU-100 czy M4 to chyba najtrudniejszy cel do przebicia, mają właśnie susety na lewo. Jeżeli chodzi w ogóle o samą AT2, to jego zaletą nie jest ani działo, ani prędkość, tak jak sami pewnie zauważyliście, tylko, no chociaż działko, no po części jest spoko, no tutaj Jamal by się wywalił. O, i tutaj błędy graficzne, to jest jedna z najbardziej wkurzających rzeczy we WoCie, naprawdę. Artyleria właśnie tutaj trafiła za 8 Jamala. Jest taka jedna rzecz, która naprawdę daje przewagę temu pojazdowi nad innymi. Chodzi mi tutaj oczywiście o pancerz, ale co nam po pancerzu, jeżeli nie możemy nigdzie dojechać, to pierwsza, a jeżeli już gdzieś dojedziemy, to zaraz nas przebijają w garnek. Tak więc nim trzeba się naprawdę, nim bitwa musi strasznie dobrze pójść, żeby w ogóle cokolwiek można było zrobić. Musimy albo pojechać na straszny Mordor i tam to wszystko zatrzymać, ale ktoś musi być jeszcze za nami, żeby nas nie objechano. No albo być na dalekiej odległości i po kolei ktoś musi zawsze wyjeżdżać. Suseta chyba z tego co widziałem ma najlepsze działo, bo tak przypieprzyła Luxowi. Na razie jest 5 do 6. Właśnie kolejnym minusem tego pojazdu niestety jest jego jakby, nie wiem, przykuwanie wzroku dla artylerii. Naprawdę, AT2 jedzie 20 na godzinę, no to wiecie jak to jest. Oj, 37 HP. No ja mam nawet susety nie może przebić z tego zwykłych pocisków, tak więc naprawdę to jest lipa, jeżeli chodzi o to działko. No i chyba Jamal zaraz skończy. Ale jednak nie, suseta na szczęście nie trafiła. No tak szybko lepszy randomek nie mógłby się skończyć, no bez przesady. Uwaga, no nie weszło tym razem. Garnek to jest bardzo słaby punkt susety. I teraz Matilda, to w ogóle nie wiem czy Jamal ją gdziekolwiek przebije. Jamal tak w ogóle jest na hita od wszystkiego. Chyba, że nie wiem, Lux czy T-80 miałyby karabinek. Może artyleria jakby ze splasha trafiła, to by i był na hita Jamal. No tutaj punktuje to Matilda i Susetę. Sus to jest najgroźniejsze, zresztą Matilda tak samo. Jeżeli nie przycelują w garnek ani Susta, ani Matilda, to nie przebiją raczej AT2, nawet jeżeli Susto trafiłoby z HEK-a bezpośrednio, bo pancerz AT2 ma 203 mm z przodu, to jest najtwardszy piąty tier w grze,
Tyle, że z tego co pamiętam, ten czołg niedługo dostanie nerfa do pancerza. Susto się odbiło, zobaczcie, nie trafiło w garnek i się odbiło. Tak więc naprawdę AT2, jeżeli umiejętnie nim gramy i mamy dużo farta oczywiście, to rzeczywiście dużo odbija. No ja mal tu się bije, walka z wiatrakami tak naprawdę po przeciwnej stronie. No Matilda nie może nas przebić, my Matildy nie możemy przebić tutaj groźnie. Gdyby ja mal miał Golda, już by od razu sety nie było, Matildy zresztą tak samo. No można strzelać po tych gardkach i tak dalej, ale to nie jest... To nie jest to. Znowu Susto się na szczęście odbiło. Zgaduję, że nawet jak Susto z Golda by zaczęło strzelać, i tak by się nie przebiło, bo jednak tu są lekkie kąty. Oj, to, że już działo nie jest w ogóle celne, ani jakoś, no nie wiem, nie powala czymkolwiek, to naprawdę działo to nie jest jego atut. Ale generalnie czołg nie jest taki zły, jak się wydaje. Trzeba lubić takie wolne pojazdy, naprawdę. Ja jakoś nawet dobrze wspominam AT2. Pamiętam, jak się nim też wywróciłem. Tak więc bardzo dobrze go wspominam. 600... O, tutaj Jamal też by się wywrócił. 619 damage'a, 1500 zablokowane i to chyba naprawdę pokazuje, że ten czołg ma pancerz. No, czołg sam ma 450 HP, pancerza ma 203 mm, czyli on zablokował już ponad 1500 damage'a. Susto jedzie, jest na hita, ale z góry T80 i 28. T80 raczej nas nie przebije nawet od tyłu, bo naprawdę AT2 jest niesamowicie potężnie odporny na strzały takich niskotierowych maszyn, nawet na wyższotierowych. Nie zdziwcie się, jeżeli takie, nie wiem, T29 was nie przebije od przodu. Naprawdę ten pojazd jest strasznie pancerny. Sherman, jego się tu nie spodziewałem. I czy Sherman... O, ale fartowny strzał w Susto. Sherman coś... O, pol dolnej płycie, widać, że niedoświadczony gracz. Dolna płyta, czy wejdzie? Weszło jeszcze jeden strzał. Oj, nie przebił. 1045 damage'a, 11 do 12. T80 tutaj chyba się szykuje na coś więcej, tak samo T28. Na szczęście nasi nie kap... raczej nasi zdekapowali bazę. 12 do 12. I to bitwa raczej jest już wygrana. Mamy dwie piątki. Jedyne co to wróg ma artylerię. No i gdyby każdy z naszych wyjeżdżał po kolei, to... Co? O, naprawdę to przeżył? Łokarwa piciu! Co to było? Kolej jakby na trampolinie zleciał. Ja się już w ogóle nic nie chciałem mówić, bo chciałem zobaczyć, jak zginiało się normalnie odbił jakiś kauczuk. To nie no. Spoko, ale kolesiowi się chyba pomyliły klawisze, bo on był tyłem, z tyłu miał wieżę i chyba nakliknął S, bo chciał jechać do tyłu, a pojechał do przodu. Nie no, bardzo spoko, nawet do śmieszka chyba to się nadaje, chociaż nie wiem, zobaczymy kiedy indziej. 13 do 12, no i nie będę w sumie przedłużać bitwy, trochę ją przyspieszymy oczywiście, bo została artyleria. Gdyby wszyscy nasi sojusznicy wyjeżdżali po kolei, to artyleria miałaby naprawdę duże szanse zdjęcia i wygrania po prostu tej bitwy. W sensie każdego tutaj ma na hita, i Sztuga, i Ateka, i Mardera. T28. T28 jest naprawdę bardzo groźnym przeciwnikiem. Fartowny strzał. Bardzo dobrym, bardzo trudnym przeciwnikiem. Tutaj nie chodzi mi tutaj oczywiście o pancerz, tylko o samo działo, które wali po 110 damage'a chyba, co pamiętam. T28 naprawdę bardzo dobrze wspominam ten pojazd. I Arta w ogóle jest na F4, także teraz jest tylko bitwa i Jamal kontra T28. No i to... I zobaczcie, Arta zniszczyła Mardera. Mówiłem, że to wcale nie jest takie wygrane. O Jezus, ten, widać, że to T28 strzela tak strasznie w garnek, próbuje trafić. I nie wiem nawet, czy Jamal to przetrwał. Tak więc jestem naprawdę ciekaw, bo to jest strasznie fartowna bitwa dla Jamala, ale też pokazująca chociażby krztę skilla. Krztę jest takie słowo? Krztę. Od dzisiaj słowo krztę to moje słowo. Krztę. Tu wam napiszę krztę. Sztuk. Tutaj pilnuje tego T28, ale najgorsze jest właśnie to, że M44 może być zaraz na tyle i Jamal nie będzie mógł nic zrobić, bo będzie i z tyłu czołg, i z przodu. Tak więc bardzo dobrze Jamal tutaj robi, że jedzie do przodu na T28. I jest T28. I tak, no... Najgorsze jest to, że... O, Sztuk na szczęście go zdjął bardzo dobrze. Najgorsze jest właśnie to, że gdy my się wychylamy za górki, to pierwsze, co nam widać, to właśnie garnek i on jest łatwo przebijalny. No, kolejny minus, czyli podnoszenie działa w górę, to też jest katorga tym pojazdem. W dół jeszcze jako tako idzie, ale w górę to naprawdę pod jakieś górki to jest makabra. 14 do 13, po 3 fragi ma ateki sztuk, 1333 damage'a i 2135 zablokowane, 274 po spocie.
Arty nie widać, tak więc znowu trochę przyspieszę, żeby was tutaj nie zanudza, czuć. Kurde, ja nie umiem już znowu gadać. Nie zanudzać, oczywiście. Arta teraz blenda strzeliła, nie wiem czy zauważyliście przy tej prędkości. No to jest chyba najlepsze, co by Arta mogła w tej sytuacji zrobić, blindować po prostu. I stać w takich miejscach, gdzie Arta jest... O! Gdzie Arta mogłaby... Nie trafi po prostu, najmniej przewidywalny. Uwaga, czy będzie wykończenie? O, strzeliła, tak więc dziękuję za oglądanie. Zobaczmy wyniki końcowe bitwy. No i mamy wyniki bitwy, czyli MK, gówniane medale, medal Kulheat. Nie wiem, to chyba opanowane, z tego co pamiętam. Spartanin oraz stalowa ściana, a dokładnie zobaczmy. 1509 damage, 4 fragi oraz 1114 expa postawy. Tak więc bitewka naprawdę bardzo fajna, udana, a te dwójeczką pasująca się właśnie w lepszego randomka, a jeszcze dokładnie zobaczmy z premium 23 tysiące zarobku z kątem premium. Tak więc no, przez to, że ja mal nie strzelam ze złotych pocisków, niby zrobi trochę mniej damage'a, ale jednak mniej zapłacił za wszystko. Łącznie 3342 expa ze wszystkimi bonusami. Bitwa dość długa jak na dzisiejsze realia WOTA, czyli 11 minut 46 sekund. Zablokowane 2135. I to pokazuje po prostu zalety wszystkie w tej bitwie tego pojazdu. Tak więc dziękuję wam za oglądanie. Ja przypominam, że jeżeli zobaczyliście film do końca, to napiszcie tam serduszko dla Jamala, czy najlepszego, wiecie, coś takiego. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka. I to tyle jeszcze raz. Dzięki, do usłyszenia i cześć!